Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont4U. Dzisiaj powiem kilka słów na temat łączenia ślizgowego. Zapraszam na film. Więc tak, chciałbym na początek wyjaśnić, co to w ogóle jest połączenie ślizgowe. Jest to metoda połączenia ścian murowanych z naszą suchą zabudową z płyt GK. Obojętnie, czy to jest ściana, czy to jest sufit, teoretycznie należy zawsze łączyć w ten sposób ściany murowane, czyli tak zwane ściany masywne, z zabudową lekką, w naszym wypadku sufitem podwieszanym. I teraz tak, wiecie dobrze, że ja nie jestem zwolennikiem tego akurat połączenia, ale mimo wszystko chciałbym, żebyście wiedzieli, jak to wykonać prawidłowo i dlaczego to się stosuje. Więc tak, po pierwsze, sufit gipsowy jest to konstrukcja, jakby można powiedzieć, lekka, pływająca, czyli ona nie jest na stałe związana z naszymi ścianami. Mianowicie chodzi mi o przykręcanie tutaj do profila przyściennego. Nie powinno się przykręcać, pamiętajcie o tym, do wkrętów, czyli wkrętami naszych płyt do profili przyściennych, czyli do tak zwanych udeków. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli sufit jest skręcony na sztywno, gdzieś tam sobie budynek zapracuje, jak on będzie na sztywno skręcony z naszymi ścianami, to po prostu nie ma możliwości ruchu ten sufit i pojawi nam się, może się pojawić pęknięcie na przykład na środku, na łączeniu naszym płyt. Żeby zapobiegać takim rzeczom, stosuje się łączenie ślizgowe. Co to jest? To jest jakby odseparowanie naszej ściany od naszej suchej zabudowy. Wykonuje się to w ten sposób, że naklejamy sobie taśmę ślizgową. Są specjalne taśmy systemowe, na przykład Rigips ma taką taśmę, ja akurat nie posiadam takiej taśmy, ale spokojnie, naprawdę nie musicie kupować jakichś tam drogich taśm Rigipsa i tak dalej. Ja akurat też mam drogą tutaj, ale chciałem Wam po prostu pokazać, na jaki rodzaj taśmy najlepiej zwrócić uwagę. Chodzi o to po prostu, żeby ta nasza taśma z jednej strony miała taką śliską powierzchnię. Nie wiem, czy to widać, ale generalnie może być na przykład zwykła taka brązowa taśma pakowa. Może być na przykład, nie wiem, ta taka MacGyverka typowo szara, czyli tak zwana duct tape, tak? Po prostu też się nada. Chodzi o to, że jeżeli my sobie to wyszpachlujemy, wkleimy sobie tutaj naszą na przykład papier czy fizelinę, zazbroimy to połączenie, obcinamy sobie nożykiem, może to zademonstruję, po wyschnięciu, obcinamy sobie nożykiem, i wtedy, jeżeli ruchy jakieś pokazują się jakieś ruchy są na naszym suficie, wtedy to ten gips trzyma się płyty, a jest odseparowany od ściany murowanej. Dlatego to połączenie się stosuje. I wtedy nie pęka nam tutaj na przykład gips, czy tam fizelina, czy cokolwiek klejcie, czy może to być papier, no niektórzy siateczki stosują, których nie polecam, ale też to się zdarza. Nie pęka nam tutaj w tym połączeniu, tylko rysuje się delikatnie akryl w narożniku ściany, bo chodzi o to, że ta ściana jest jakby nie jest trwale związana gipsem z naszym sufitem. I teraz tak, jak wykonać takie połączenie prawidłowo? Czyli tak, mamy za sobą omówioną taśmę. Musi ona być śliska, musi dobrze przylegać do powierzchni, żebyście się nie denerwowali, że to się odkleja i tak dalej, i tak dalej. Płyta nie może dochodzić do samego końca, czyli być, jakby to powiedzieć, docięta, można powiedzieć, na zero. Tak? Chodzi o to, żeby tutaj zostawić jakąś przerwę kilkumilimetrową, zazwyczaj to jest 2-3 mm, to też ułatwia, powiedzmy, docinanie takich płyt, no bo nie biegamy z miarką, nie docinamy co do milimetra, tylko zostawiamy zawsze jakiś luz, nawet gdy ściana ma garba, to i tak później to wypełniamy. Następną rzeczą w kolejności, jaką trzeba wykonać, to jest sfazowanie tej części płyty, żeby tutaj powstał nam tak zwany clean, w który wejdzie sobie nasz gips. Teraz jakie masy do tego stosujemy? Masy oczywiście dedykowane, czyli na przykład Rigips Vario, Knauf Uniflot. Ja mam akurat Semina, wybaczcie mi, nie pamiętam symbolu, ale jak coś to tutaj zdjęcie Wam się pokazuje worka. Używam Semina dlatego, bo według mnie ta masa dłużej wiąże
i pozwala jakby urobić sobie troszeczkę więcej i czas pracy, czas otwarty tej masy jest po prostu wydłużony. Dlatego ja jej używam, ale nie sugerujcie się moją opinią. Możecie wklejać na Uniflota, możecie wklejać na Vario, inne jakieś masy dedykowane do łączeń płyn. Także zaczynamy. Masa musi być w miarę taka, zobaczcie sobie, gęstawa, żeby nie była taka, można powiedzieć, półpłynna, żeby po prostu nam nie wychodziło tutaj z tego połączenia. No i zaczynamy sobie nakładanie tutaj gipsu. Ok, gdy nasze połączenie, naszą fazę mamy wypełnioną, należy ją pozostawić do wyschnięcia. Ja tak po prostu sugeruję, bo wtedy nam ten gips, który jest dorabiany, powiedzmy, jest masą wysychającą, znaczy wiążącą, on pod wpływem odparowania wody delikatnie się kurczy i pojawia nam się tutaj takie jakby wgłębienie. Ja na potrzeby filmu po prostu nie będę czekał, tylko od razu sobie wkleję fizelinkę, której nie mam akurat przy sobie, muszę na chwilę zejść i pokażę Wam, jak później to takie połączenie powinno wyglądać. Ok, jestem z powrotem. Teraz tak, ja zazbrajam swoje połączenia fizeliną. Wy możecie używać papieru, czy tam na przykład siateczki, wiem, że niektórzy używają, ale raczej tego nie polecam. Teraz tak, jaką fizelinę wybrać? Ja używam akurat fizeliny Knaufa, zamiennie też Rygipsa, z jednego powodu, że one są po prostu bardzo cieniutkie i fajnie się wklejają, bo gdzieś tam możecie spotkać się z jakimiś fizelinami, gdzieś w jakichś różnych marketach budowlanych, na takich o wiele większych rolkach. Teoretycznie też jest na przykład na rolce tyle samo, typu na przykład 25 metrów, tak jak w moim przypadku, ale ta rolka jest po prostu o wiele większa. Co za tym idzie, grubość tej naszej fizeliny jest po prostu większa i nie do końca polecałbym Wam stosowanie takich fizelin, dlatego, bo podczas wklejania na przykład na połączenia cięte płyt gipsowych, ona strasznie pogrubia nam połączenie. O ile szpachlujemy na przykład po całości sufit, no to nie jest to jakiś tam, powiedzmy, mega problemem, ale na przykład jeżeli szpachlujemy tylko łączenia, no to bardzo szeroko trzeba to zaciągać, żeby to wszystko później zgubić. Dlatego polecam Wam fizeliny stosować albo Knaufa, albo Rygipsa. Nie jest to jakiś mega drogi koszt, także tutaj macie nawet numer artykułu, możecie sobie zobaczyć. Nie jest to jakiś mega duży koszt, a naprawdę ułatwiają pracę. Także jak wklejamy naszą fizelinę? Teraz tak. To do wyschnięcia pozostawia się też dlatego, że po prostu jak na świeżo nakłada się gips, może po prostu podczas wyciskania tego gipsu pojawić się tutaj zgrubienie. Ono jest widoczne zwłaszcza na łączeniach nieoryginalnych, ciętych. Dlatego w pierwszej kolejności należy sobie wyszpachlować to, poczekać do wyschnięcia, zrobić sobie tam kilka łączeń, urobić sobie na nowo naszego materiału, już troszeczkę rzadszego, bo do fizeliny powinien być troszeczkę, moim zdaniem, rzadszy, ułatwia to pracę i dopiero później sobie to wklejać. Ale tak jak mówię, na potrzeby filmu pominę ten krok i wkleję, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Nakładamy jakąś tam odpowiednią grubość. Musicie sobie po prostu wytrzeć. No. Jak będziecie mieli jakąś praktykę w tym szpachlowaniu, to będziecie wiedzieć mniej więcej, ile nakładać, żeby było dobrze. No nie może być tego gipsu ani za mało, ani za dużo, bo jak będzie za dużo, będzie Wam ciężko go wypchnąć spod fizeliny. Jak będzie za mało, fizelina po prostu Wam się nie przyklei. Czyli to już po prostu zostawiam, jak to się mówi, treningowi. Okay.
nam pojawia się taka mała tarka, ale spowodowane jest to tym, że nie odpyliłem sobie tego tynku wcześniej i są to jeszcze jakieś po prostu pozostałości kruszywa po wykonaniu tego tynku. Bierzemy sobie naszą fizelinę. Zobaczcie, jak ona jest fajna, cieniutka. Naprawdę polecam. I nie sugerujcie się tym, że ona jest jakoś, jeżeli jest mega cienka, to jest słaba. Powiem szczerze, że wręcz przeciwnie. Czasami wydaje się, że jest mocniejsza, nie rozdziera się podczas wklejania niż te jakieś tam, powiedzmy, no-name'y z marketu. Także wklejamy sobie naszą fizelinkę. Wklejamy ją tylko do tej taśmy. Nie wywijamy sobie ją na przykład na ścianę trochę, czy tam, nie wiem, na jakieś inne praktyki stosujemy. Po prostu fizelina musi się kończyć równo ze ścianą. Tak jak tutaj, mam nadzieję, za chwilkę zobaczycie. Ok. I teraz wypychamy ten gips spod spodu. I przeciągam jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie powstanie zgrubienie, tak żebyście mogli zobaczyć, o co chodzi. Ok, fizelina jest zatopiona w naszej masie, czyli jest tej masy odpowiednio i nad fizeliną, i pod fizeliną. Teraz po prostu musimy sobie wygładzić to nasze połączenie. No i okej. Jakoś się udało. Także tak to wygląda. Teraz pozostawiamy, chociaż troszeczkę mi wypchnęło, ale powiedzmy, że no nie ma tragedii. Także zaufajcie mi, to zjawisko nie występuje, jeżeli najpierw wypełnicie sobie to połączenie gipsem, poczekacie, aż ono wyschnie i dopiero wkleicie tą fizelinę. Ja tutaj no, nie będę czekał, tylko tak jak mówię, no, od razu to sobie wkleiłem. No i tak to wyszło. Także tak to wygląda. I teraz, gdy to nasze połączenie będzie wyschnięte, możemy jeszcze zrobić taki numer, że na przykład wyszpachlować sobie sufit na gotowo i dopiero po wyszpachlowaniu na gotowo obciąć tą naszą taśmę. Ale też równie dobrze możemy najpierw sobie to obciąć i dopiero później sobie zrobić gładzie. Generalnie tak jak mówię, jeżeli sobie wyobrażycie to połączenie, to ta nasza masa, która tam jest wciśnięta, ona się odklei od tej taśmy naszej śliskiej i ten sufit podczas ruchów pojawi się tutaj tylko. Postaram się pokazać, w samiutkim narożniku pojawi się jakieś ewentualne pęknięcie na akrylu. Tak to wygląda. Ja nie stosuję takich połączeń, ja stosuję połączenia taśmą narożną Tuff Tape. Jeżeli nie widzieliście, no to karta wyjeżdża Wam gdzieś od góry. Uważam, że to połączenie też jest dobre. Wbrew pozorom ta taśma też sobie w jakiś sposób delikatnie pracuje. Nic nie pęka, robię tak już od co najmniej 3 lat i słuchajcie, naprawdę nie ma problemu. Ale mimo to chciałbym, żebyście też wiedzieli, jak prawidłowo zrobić łączenie ślizgowe w takich suchych zabudowach. Dobra, teraz tak, ostatnia rzecz, którą pozostaje nam zrobić, jeżeli na przykład to nasze połączenie już będzie związane, wyschnięte, bierzemy sobie nożyka, nie wiem, czy mi się uda to obciąć na świeżo. Może. I po samej krawędzi tutaj tej naszej zabudowy obcinamy tą taśmę. To obcięcie wychodzi oczywiście o wiele szybciej, jeżeli to jest wszystko związane. Ja po prostu nie chciałem zrujnować tego, co przed chwilą to wyszpachlowałem i tak dlatego tak się starałem. I voilà.
Także tak to wygląda i zobaczcie, tutaj mamy kawałek wystającej taśmy. Oczywiście, jeżeli mówię, tak jak to by było wyschnięte, to cięcie wyschodzi oczywiście troszeczkę łatwiej, ale zobaczcie, tutaj na tej taśmie ta taśma albo się odklei od ściany, albo nasz gips się odklei od taśmy. Są dwa wyjścia, inaczej nie może być. Tak zwana właśnie separacja między suchą zabudową a ścianą masywną, czyli połączenie ślizgowe. Dobra, wiecie już jak to się robi, także dajcie łapkę w górę, jak film był dla Was pomocny. Nie zapomnijcie subskrybować mojego drugiego kanału, do którego link jest w opisie, Chris Maker. Będą tam się pojawiać filmy z moich różnych rzeczy, które będę tworzył w garażu. Także zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.